Zbyt krótkie są dni, niby zastanawiać się, czy warto żyć dla kogoś, czy dla siebie tylko być. Bo wielka miłość zdarza się nam tylko raz. Nie zamknij swoich oczu, gdy spojrzy tobie w twarz. Nie pytaj mnie, co zrobię, bo sama nie wiem, jak żyć. Bo jeśli spełniają się sny, to nie wiem, o czym powinnam dziś śnić. Te dni dla ciebie to miłość, a dla mnie kilka chwil straconych. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na spektakl pod tytułem Bo jak śmierć, potężna jest miłość. Jesteś skałą serca mego, wszyscy prorocy głoszą chwałę, przyjście Jego, by nas odkupić Bogu, przyjdzie do nas nieba, zbawienie jest konieczne, komu go nie trzeba.
martwmy się. Tak daleko przychodzi nam iść. Z Nazaretu do Betlejem jest 150 kilometrów. Tak, moja droga. Ale zważ, że część trasy już za nami. Nie mam siły. Nie daję rady. Wiem, że jest ciężkość. Ja też się męczę. Ale robimy to, co musimy. Cesarz August wydał twarde rozporządzenie co do spisu ludności. Więc nie ma wyjścia. I to słońce. Pali dzisiaj tak mocno. Masz, napij się wody. Może trochę ci ulży. Witajcie, wędrowcy. Witajcie, dzień dobry. Wy też idziecie do Betlejem? Tak, aż tam nas podniosą. Widzę, że małżonka jest zaawansowanej ciąży. Tak, dlatego jest nam o wiele trudniej niż zwykle. A czemu człowieku nie posadzi się na kucyka? Jeśli pieszo to dla niej wielki trud. Dziękuję za troskę. Wcześniej jechałam. A teraz dalszymy trochę odpocząć biednemu zwierzęciu. Mam nadzieję, że naprawdę tak jest, jak mówicie. Mężczyźni muszą wiedzieć, że o kobiety trzeba dbać. Dziękuję, niewiasto, że tak wam zależy na Maryi. Ja też staram się o nią dbać, tak jak najlepiej potrafię. Skoro tak, to dobrze. Więc dobrej drogi. Możliwe, do zobaczenia w Betlejem. Dziękujemy, to niewykluczone. Cześć, Maryi, Maryjo na kucyka. Sama jak pójdzie do domu. Zaraz nam przygadnę. Dziękuję. Ale może nie warto aż tak przejmować się tym, co mówią ludzie. Dzień targowy, takie słyszę się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Leżę tutaj już od wtorku. Patrzcie państwo!
Kto tu się u nas zjawił? Ty to już zupełnie wstydu nie masz. Małgosiu, chodź, odejdźmy. Nie warto robić awantury. Aniu, bądź poważna. To niech oni sobie stąd idą. I to szybko. Naprawdę musieliście przyjechać tutaj do męża? Mało nam targów w okolicy? Mało? Nie mało. Słyszeliśmy, że to otworzyli nowe targowisko i podobno sprzedają ekologiczną i zdrową żywność. Jak ja ci te kudły powyrywam, to ci żadni ekolodzy nie pomogą. Dobrze. Jeśli chcecie porozmawiać, to zróbmy to. Na spokojnie i bez świadków. A dlaczego bez świadków? No ja nie mam nic do ukrycia. Ale za to ona ma. Jakby się wstydziła swojego zachowania? Niczego ja się nie wstydzę, bo nic nadzwyczajnego nie zrobiłam. Chodźmy już do domu. O czym miałybyście rozmawiać? Patrzcie państwo, pantofla się odezwał. Nie ma co, ale na zaszczyt spotkał. No nie. Marku, jedź do domu. Ja tu sobie na spokojnie porozmawiam i wrócę autobusem. Autobus będzie dopiero za 2 godziny. Może poczekam na ciebie. Głuchy jesteś? Powiedziałam, jedź do domu. To znaczy jedź. Ależ... Weź ten koszyk i jedź stąd. Dopóki nie wrzasnę, to ten chłop nic nie zrozumie. No i co ty, kurko malowana, chciałaś nam powiedzieć? Sama jesteś kurką. Co? Co ja słyszę? No nie, to się w głowie nie mieści. Ja ci zaraz tę gębę do ucha rozerwię. Małgosiu, spokojnie. Dajmy jej powiedzieć, co uważa za słuszne. Dziękuję, Aniu. A więc chciałam ci powiedzieć, że ja twojego Marka nie zabrałam specjalnie ani na złość. Po prostu tak wyszło. Zaiskrzyło między nami, jak pożar w lesie, nagle i namiętnie. Miłość! Matko jedyna! Miłość? Ty obłudę nazywasz miłością? Skoczyłaś do łóżka żonatego mężczyzny. Rozbiłaś rodzinę. Zabrałaś dzieciom ojca. I ty to wszystko nazywasz miłością. O Boże drogi, nie ma co? No szkoda, że to nie średniowiecze. Bo takie jak ty, to na 100 się pali. No właśnie. A że to nie jest średniowiecze, to ludzie żyją na swojej przyjemności. Kiedyś kochał Ankę iluzją. Teraz kocha mnie i jest ze mną. Wyrozumcie, kobietki. Życie jest piękne. Tak, piękne. Tylko szkoda, że nie dla każdego. Zostawił mnie z 4 małych dzieci, z chorymi rodzicami. Nie wiem, w co mam ręce włożyć. Jestem przemęczona, obalała, ale najgorszym jest ból straty. Nigdy wam tego nie wybaczę. Czy wybaczysz, czy nie wybaczysz, to twoja sprawa. Popatrz w lustro, kto z tobą będzie. Wyglądasz jak stara baba. Zgarbiona, zaniedbana, a faceci lubią babki, na których można oko zawiesić. Co? Ja cię, małko malowana, zaraz na tym słupie zawieszę. Dama, patrzcie państwo, dama się znalazła. Nie ma co, proszę państwa, jaka dama. No nie wiem, no i będzie mi tu jeszcze takie coś wypiekać. Będzie mi tu wypiekać, no i ona tak śmie. Małgosiu, chodźmy stąd. Pan Bóg cierpliwy, ale sprawiedliwy. Każdemu w swoim czasie odda to, co jego. A na razie nie idzie, gdzie chce. Bawimy się. W tym domu tylko...
tym domu tylko z tobą mogę się pobawić. Dziewczyny traktują mnie jak wroga. I tak myślałam, że on znowu bogi zbija. Tylko zabawa mu w głowie. Zostaw tego pana w spokoju. Może byś w tym domu wreszcie coś zrobił, co? Chodź tu, Pożyta. Wezmę cię na ręce. Teraz już nie jesteś bezpieczny. Nie, no tylko popatrz na niego. My do niego mówimy, a on tutaj już nie słyszy. Daj mi tego kota. Głuchy jesteś i wspomnij z pracy rodzicom. Każdy normalny ci powie, że nie jesteś już takim małym dzieckiem, żeby ciągle nic nie robić. Zostaw mnie. Już pomogłem, co było trzeba i rodzice powiedzieli, że mogę się pobawić. Pomogłeś? Też mi pomóc. Wyświeci myśli, że już wystarczy. A nam to posprzątaj dom, to zmywaj, to pokryj warzywa, to więc sprzęt już nie wychodzi. A Piotr już ciągle maruszy. Do niego tylko ciu, ciu, ciu i żadnych innych obowiązków. Bo jestem młodszym bratem. A ktoś mówił, że my potrzebujemy młodszego brata? No, nie wiem. Nic on nigdy nie wie. Zmykaj stąd, bo zaraz dostaniesz czapę, maluszku. Dlaczego zawsze mnie ganiacie? Co ja wam zrobiłem? Właśnie nic nie zrobiłeś. Od ciebie nigdy żadnej korzyści. Ale za to każde trofeum dla ciebie. Czy bardzo mi przykro, że mnie obrażacie? No tak. Jesteś się na tu rozkaz. I znowu się żal świetlicą. A tylko spróbuj im coś powiedzieć. To wiesz, ja dłużna nie zostanę. Co za życie? Każdy ma normalne siostry, a moje jak osy. My osy? To ty jesteś w tym. Nie ma słów do tego lenia. Jak pracować, to my. A jak komuś coś kupić, to jemu. No właśnie. Już tyle razy prosiłam rodziców, żeby mi kupili smartfona, odpowiedź tylko jedna. Nie mamy kasy, a dla tego kurtupla to pojechali i kupili nową kurtkę. Nie wiem, za co tego knypka tak machają. Może tylko za miłe oczka. Ciągle słyszę, nie rusz go, to przecież dziecko. Albo daruj mu, przecież to twój młodszy brat. Pewnie byłoby dla nas lepiej, jakby w ogóle nas nie było w tym domu. Pamiętasz, wysłali nas na tym na kolonie, a Piotr z nimi w domku. Tak, i na jeziora z nim jeździli, i na grzyby, i do matka. A jak my coś chcemy, to od razu nie mam czasu. Kiedyś nie wiedziałam, jakie to przekleństwo jest naszego brata. Chodźmy do dziadków, oni na pewno nas przygadną. Fajnie, uwielbiam. To już wszyscy wiedzą, że od dawnych czasów cały świat się kręci i nowele Bob. Bez to jest łostuda i inksze pieroństwa, a durś na tym traci dycki. No tak, dokładnie. Widzę, że znowu kazałaś tą krytyką na moją mierzę. Paweł, czy ty się nigdy nie nawadzisz? Spokojnie, sąsiadko. Może byś się chociaż ze mną przywitała. Ja się witam z normalnymi ludźmi, a ty? Co ja? Nawet nie wiem, jak cię sklasyfikować. Może bym powiedziała, że należysz do kategorii wiedźmy. No tak, już widzę taką ładną tabliczkę, a na niej napis. Wiedźmy Zosina, a pod numerem 1 Franka Zalewska. No wiesz, teraz to już chyba naprawdę przesadziłaś. I nie boi się, że potykać się mam. No, niech nie pyśka mnie. Jak żeś mnie wystraszyła, zabieraj swoją motykę i biel na swoim kawałku. Tysiąc razy ci mówiłam, że odąd jest nasza wiedza, a
a tam dalej twoje. No tak, tak. Oddziela Braciana tylko swoje fantazje. On zawsze tym razem się nie należał do nas. Nic do was nie należało, to od lat nasze i kropka. Nie, nasze. Moja cierpliwość się kończy. Moja cierpliwość się wykończyła. Jutro powiem staremu, nie wkopię tu słupki i zrobi ogrodzenie. O nie, nie. Jakie słupki, kobieto! No patrzcie, co wymyśliłam. Wymyślasz, to ty najlepiej. Zdaje ci się, że nie wiem, jak otrułaś w zeszłym tygodniu lego psa. Jakiego psa? Ja nigdy nie zrobiłam krzywdy żadnemu zwierzątku. Tak, nie zrobiłaś. A kto dwa lata temu skręcił łapkę mojej kozy? Co? Jakiej kozy? Ja ratowałam twoją głupią kozę. No zresztą głupią jakiej pani, gdy ona utknęła w szatce, a was nie było w domu. Głupia to ty, bo każda normalna delikatnie by pomogła zwierzęciu, a ty szarpałaś ją tak, żeby łapy powyrywać. To dziwne, że kózka w ogóle przeżyła po takiej interwencji. No tak, zrób ludziom dobrze, no dostaniesz za swoje. Dobrze, to może ty swemu chłopu robiłaś. O chydo, co ty na ten temat możesz wiedzieć? Skoro mówię, to wiem. Ja dobrze wiem, co się dzieje za tymi ścianami. No nie mów, że nas podsłuchujesz. Podsłuchuję? Nie podsłuchuję, ale wiem wszystko. Widzę, że naprawdę trzeba by się odrodzić. Postawimy tu płot i będzie spokój. Spokój będzie, jak postawimy płot tutaj. Nie, tu. Mówię ci tu i koniec. Ten metr to należy do mnie. A idź ty, babo. I tak zrobię, jak uważam. Kaźno, Kaźno, jedźmy po lasu, po drzewo na skutki. Ja wam zaraz pojadę. Zjadę was jak należy. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień. O, jesteś. Witaj, kochanie. Cześć. Już się zacząłem martwić. Która godzina? A ciebie nie ma i nie ma z pracy. A tak sobie spacerowałam tam i z powrotem. Zastanawiałam się nad sensem życia. A coś się stało? Tak, coś się dzieje. Dlaczego jesteś zakopana? Odebrałam dzisiaj w laboratorium badania. Jakie badania? Zapomniałeś? Jakie badania robiliśmy z systemu? Badania na płodność. Chcieliśmy zobaczyć, czy możemy być rodzicami. No więc, już wiadomo, ty możesz. Jesteś zupełnie zdrowy, a ja nigdy nie zostanę matką. Co takiego mówisz, Martynko? Mówię, co jest. Masz, przeczytaj sobie wolę. Przeczytam. Oczywiście to jest bardzo smutna wiadomość, ale... Co ale? Z Bożą pomocą będziemy jakoś dalej żyć. Moja miłość do ciebie jest tak wielka, że ten dom zawsze będzie nią przepełniony. Jaka miłość? Co ty mówisz? Każda kobieta marzy o dziecku, zresztą każda rodzina powinna mieć dzieci. No widocznie w naszej rodzinie będzie inaczej. Nie, nie będzie. Ja wszystko sobie przemyślałam. Rozwiedziemy się. Ty znajdziesz inną, normalną kobietę. To z nią stworzycie rodzinę i prawdziwy dom. Co takiego mówisz, Martynko? Jaka inna? Nie chcę ja żadnej innej, nie potrzebuję nikogo oprócz ciebie. Ty teraz tak mówisz, a za parę lat znudzi ci się takie życie i tak prędzej czy później nie zostawisz. No co ty, nie wymyślaj. Przysięgałem tobie wierność w dobrej i złej doli. Nigdy cię nie opuszczę. Każdy facet tak mówi, a później tak jest inaczej. Więc żeby tego dłużej nie ciągnąć,
chyba podjęłam męską decyzję. Chcę odejść. Najdroższa, błagam, nie rób tego. Tak bardzo cię kocham. To nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Żegnaj. Że tak bardzo kochasz Wojtka. A teraz co?
wspomina, że zdrowie już nie ma sam. A mnie to jeszcze bardziej boli. Jeszcze bardziej się płaczę. Chciałabym zasnąć się już więcej nie obudzić. Jeszcze ten głupi fajny. No to ja mam ten głupi fajny. Zawitajmy teraz do pałacu króla Heroda Wielkiego. W otoczeniu ważnych monarchów zawsze coś ciekawego się dzieje. Zdziwię się, kto pałac. Nie lubię tego. Zawsze po ciszy nadchodzi burza. Maheronie! Maheronie, gdzie jesteś? Jestem najjaśniejszy, panie. Czy ja zawsze muszę powtarzać dwa razy? Przepraszam, to już się więcej nie powtórzy. Powiedz mi, dlaczego jest dzisiaj tak cicho w pałacu? Jest niedziela rano. Pewnie jeszcze wszyscy śpią po wczorajszej kolacji. No tak, pięknie. Wszyscy śpią, a Herod musi się zamartwić. Jak zwykle. Wzywałem cię, żebyś mi przypomniał, co mamy na dzisiaj zaplanowane. Czy znowu będę musiał siedzieć na tej nudnej radzie starszy? Tak, obrady zaplanowano na popołudnie. Ale jeśli król jest zmęczony, to ośmielę się podpowiedzieć, że można przenieść je na za tydzień. Tak, jestem bardzo zmęczony. Tyle mam na głowie. Chyba jednak skorzystam z twojej podpowiedzi. Więc przekażę radę woli Heroda. A powiedz mi, jakie mamy na dzisiaj zaplanowane atrakcje? Zespół młodych tancerek z Hiszpanii gości dzisiaj w pałacu. Wyraziły wolę, by móc przed królem zatańczyć. Tancereczki mówisz? No. Kusząca propozycja. Ten pomysł mi się podoba. W takim razie jak najszybciej przywróć. Zaraz, panie pośle. A póki co, żeby królowi się nie burzyło, przyprowadzę tu na dworze nałożnicę. Będzie trochę weselej. Sługo wierny, wiesz co twój król lubi najbardziej. Wpuśćcie. Witamy cię, najjaśniejszy panie. Witam, moje piękne dane. Jak tam wypoczęliście już po wczorajszym balu? Dziękujemy za troskę. Tak, spałyśmy dobrze. Widziałem, że bawiłyście się dobrze. A z tobą, Saro, nawet udało mi się zatańczyć. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie, po mojej też była. Dopóki żona Elbisny przeszyła mnie spojrzeniem jak sokolica niewniątka. Musiałem do niej wracać. Ale powiem ci, tańczysz wyśmienicie. Z takim tancerzem jak Herod, każda by pięknie tańczyła. Czyżbyś była zazdrosna? Nie, no może troszeczkę. Taniec hiszpański dla wielkiego Heroda. Zapraszam dziewczynki.
dreams are never dying. I don't go, 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 go. Oh no, your eyes tell the story. Baby, oh don't worry when you go, go, go. Oh no, baby, 'cause I love you forever and a day. Baby, I'll kiss you, but I have to say, no face, no name, no number. Your love is like a thunder. I'm dancing on a fire, burning in my heart. No face, no name, no number. Oh girl, I'm not a hunter. Your love is like desire, burning in my soul. Żadnego innego króla tu nie ma i myśl nie ma.
chciałem się uradzić króla, ale teraz zawsze prowadził raz właśnie tu. Jaka to zmierza? Całą drogę przed nami szła wielka gwiazda, taka inna, niezwykła, i zaczynała się właśnie nad miejscem. Otóż, zgodnie z prorocą, ta gwiazda wskazuje na narodzinę wielkiego Mesjasza. To niesamowite. I czegoś takiego dowiaduje się obok krajowców? Zapewniam was, że w tym pałacu w ostatnim czasie nie było żadnych narodzin. Wielka szkoda. W takim razie musimy iść i szukać dalej. Skoro tak, to idźcie. Szukajcie. Jak już znajdziecie, to wróćcie do mnie i powiedzcie mi, gdzie on się narodzi. Herod, lepiej chcę pokonić się nowonarodzonemu. Dobrze, tak uczynimy. Dziękujemy, że wielki Herod zechciał nas przyjąć bez wcześniejszej zapowiedzi. No, to nie żaden dobra. Wyruszajcie już, idźcie i szukajcie. Jak znajdziecie, to pamiętajcie. Wróćcie do mnie i powiedzcie mi, gdzie on jest. Jeszcze raz dziękujemy. Na pewno wrócimy do Heroda. Tak. I to wszystko przeze mnie. Ku Bogu,
wolałoby śmierci. A ja, co noc widzę jej posypek na oczy, wspominam sobie ciebie, wasze dzieci, którym zabrałam ojca. Tęczy mnie sumienie. Nie mogę spać, nie mogę żyć. I dlatego musiałam się z tobą spotkać. I przeprosić. Może życie nie jest kolorowe, ale ja już dawno wam wybaczyłam. Na początku było mi bardzo ciężko sama jest czwórką narastających dzieci. Ale dzięki dobrym ludziom, a myślę, że przede wszystkim Panu Bogu, jakoś daliśmy radę. Modliłam się często po cichu za Marka, tak żeby dzieci nie słyszały. Modliłam się za dzieci, żeby nie znienawidziły ojca za to, co ich zrobił. Za ciebie się modliłam. No nie ukrywam. Modliłam się o uzdrowienie mojego złamanego serca. Nieraz płakałam. Aż do tego razu rozumiałam, że już mnie nie boli. Pan Bóg uleczył moje serce. Wtedy wam wybaczyłam. Aniu, dziękuję ci. Kamień spadł mi z serca. Nie mi, to Ojcu Niebieskiemu musisz dziękować. Dziękuję ci, Panie Jezu. A z kim ty teraz mieszkasz? Sama mieszkam. Dzieci nie mieliśmy. Rodzice nie żyją. Więc została sama w świecie. Wiesz co? Jutro Wigilia. Przyjdź do nas na kolację. Co będzie sama w domu siedziała? Ojej, dziękuję. Ale ja jakoś się krępuję. No nie wymyślaj. Naprawdę serca zapraszam. Wreszcie ten zostawiany pusty talerzyk odnajdzie swego właściciela. Bardzo dziękuję ci za to, żeś mi wybaczyła i za zaproszenie. Przyjadę na pewno. Obiecujemy, że nie będziemy więcej przeczyć i obrażać brata.
bo tak naprawdę bardzo go kocham. Ej, dziewczynki, ej, kochane, czy ja dobrze słyszałam? Czy ktoś mu kogoś kocha? Mamo, tato, jesteście! Cześć, maluszku! I co z nim? Spokojnie, dziewczynki, spokojnie. Ma złamaną nogę i jest trochę poobijany, ale tak w ogóle, to nic mu nie dolega. Mówię, że jest nam w czepku urodny. Jak dobrze, że wróciliście do domu. Tak, Piotruś tak bardzo chciał wracać do domu, do swoich kochanych siostrzyczek, więc jak tylko lekarze zrobili mu badania, założyli mu gips i jak stwierdzono, że nic mu nie dolega, to szybciutko wróciliśmy do was, do domu. Chciałeś wrócić jak najszybciej do nas? Przecież my tak często ci dokuczałyśmy. Proszę, przebacz nam. Z siostrą proszę, bracie, a ty przebacz mi. Te chwile przykre, czy się uda cofnąć czas, gdy zostawiony byłeś sam przez każdą z nas. Myślałeś, czy naprawdę siostry ma, gdy w sercu bardzo sąsiadki ze wsi, a więc Frankę i Mańkę. Thank you.
Jak znowu przyszłaś się wykłócać, to lepiej odpuść. Idź sobie i zajmij się czymś pożytecznym. Widzisz, nie ma śniegu, to ja tu sobie jeszcze liście zagrabiam, żeby na wiosnę było ładnie. Pójdę sobie posprzątać. Nie, dość mam tych awantur, a i nie mam już siły robić. Jak to się mówi? Robota nie zając, do lasu nie ucieknie. No to po to żeś przyszła. Ty bez przyczyny nigdy nie przychodzisz. A tak o sobie wyszłam na dwór, odrządziłam i myślę, zajrzę do sąsiadki. Bo co? Mnie się wydaje, czy ty znowu coś... Nie, nic nie knuję, tylko od dłuższego czasu sobie tak myślę. Wszyscy sąsiedzi żyją w zgodzie, tylko my od lat się sprzeczamy. To o miedzę, to czyj pies komu górę pogryzł, to czyje drzewo komu cień robi na ogródku, to nie tam woda wylana, a nie tu śmieci zostawione. I tak bez końca. No wiesz, mnie też jest z tym bardzo źle. No ale jak ty zaczynasz, to ja ciągnę. No przecież nie mogę być gorsza. No właśnie, już nieraz widziałam, że nasze chłopy jak pójdą do knajpy bez nas, to i porozmawiają, i kielicha wypiją, ale jak my z mężami gdzieś pójdziemy między ludzi, to oni udają, że się nie znają. No bo wiedzą, że my się nie lubimy. No po co im publiczny skandal? Oj, widzisz, lata mijają, my coraz starsze, włosów na głowie coraz mniej, a my się starzymy jak młódki. Wiesz co, masz rację. Niedużo nam już zostało. Ale nadal nie mam pojęcia, jak nam tą wiedzę podzielić, żeby każda z nas była zadowolona. Może zróbmy tak. Od drogi i dotąd. Miedza twoja, a dalej moja i cała sprawa. Widzisz, ja nigdy bym na to nie wpadła. Wiesz co, a w sumie to i cało możesz sobie wziąć. Dzieci moje wyjechały do miasta. Mówią, że tu nie wrócą. A nam starym ile potrzeba? To ja mam podobnie. Moich też nie interesuje ta cała gospodarka. A dom wybudowaliśmy piętro, a teraz puste stoi. To wychodzi na to, że tak naprawdę ani ty, ani ja tej miedzy nie potrzebujemy. No, na to wychodzi. No to o co żeśmy się na siebie gniewały całe życie? A pies wie. Twój? Czy mój? Wszystko jedno. Skoro nikomu z nas na miedzy nie zależy, to dodajmy ją Majdańskim. To no, nowa rodzina, młoda. Chcieli zrobić tędy wjazd, no niech robią. Więc zaklepane, oddajemy. To będzie nasz prezent na święta. A wiesz co? Nigdy nie wiedziałam, że darowanie czegoś sprawia taką radość. Wiesz, ja też nie wiedziałam. To chodźmy do naszych starych, opowiemy im o tym, co się stało. Tak, chodźmy we dwie, bo jednej nie uwierzą. Chodźmy. Drodzy widzowie, zapraszamy was teraz na występ zespołu pieśni i tańca Sobieszynianka. Ucieka za grób.
księżne, które tu mnie witały przewrót, kiedy stał się. I ja witałam nieraz kogoś, chociaż paliły wstydem skronie. I powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja wolny czas dobrym towarzystwem.
właśnie o tym wolnym, a raczej osobistym czasie chciałam z tobą porozmawiać. Słucham. A co konkretnie chcesz wiedzieć? Chciałam zapytać, czy ci tęsknię za mężem i czy nie chcesz do niego wrócić? Jasno, że się tęskni, ale... Co ale? Widziałaś, jak Karol na mnie patrzy? Myślę, że mi się podoba. Dzisiaj patrzy jeden, jutro drugi. Co z tego patrzenia? Chyba, że ty już nie kochasz swojego męża. No jak to? Bardzo go kocham. Ale wiesz, że nie mogę dać mu pokoju. I z dzieckiem, i bez niego. Wasz związek jest sakramentalny, więc warto by było zadbać o odnowienie relacji. Dziękuję za troskę. Postaram się coś zmienić. Witajcie dziewczyny. Pięknie tańczyłyście. Można do was? Cześć Kamilu. Miło cię widzieć. Ja już uciekam. Zostawiam was. Cześć. A co to za skarb z tobą? A więc poznajcie się. To moja córeczka, Oleńka. Jak to twoja? Poczekaj. Zaraz wszystko ci wytłumaczę. Kiedy zostawiłaś mnie, myślałem, że zwariuję. Łapałem się za jakąkolwiek pracę, byleby nie mieć wolnego czasu. I wtedy zobaczyłem w gazecie ogłoszenie, że ośrodek przedadopcyjny w Rykach szuka pracownika do odnowienia tynków. Więc się zgłosiłem i przyjęli mnie. Przepracowałem tam 2 tygodnie i zdążyłem zrozumieć, że nie trafiłem tam przypadkowo. Bardzo polubiłem tam jedną środkę i obiecałem jej, że nie zostanie sama na święta. Adoptowałeś prześliczną dziewczynkę? Tak, adoptowałem. Czy raczej prawie adoptowałem. Otwórz torbę, mam ze sobą papiery. Brakuje tam tylko twojego podpisu. Oczywiście do niczego ci nie zmuszę. Jeśli nadal mnie kochasz i zależy ci na prawdziwej rodzinie z dzieckiem, to proszę, podpisz dokumenty i wracaj ze mną do domu. My z Oleńką potrzebujemy ciebie. To słoneczko masz nawet imię? Tak, nazwałem ją na cześć twojej babci. Jaka śliczna. Oleńko, słyszysz? Jesteś śliczna, a ja będę twoją mamą. To znaczy, że się zgadzasz? Oczywiście, że się zgadzam. Bo bardzo cię kocham. A teraz będę kochała was. To będą niezwykłe święta. Tak, niezwykłe. Wracajmy do domu. A tak w sekrecie pięknie tańczysz. Miłość cierpliwa jest. Miłość łaskawa jest. Miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku. Nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. Nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu. Nie dopuszcza się bez wstydu. Nadeszła kolejna noc. Jeszcze w dzień Wiktoria trzymała fason. Udawała, że jest w porządku, że daje sobie radę, że już rano się zagoiła, ale jak tylko braciszka ułożyła spać i zostawała sam na sam z ciemnością, znowu powracał płacz i tęsknota za tatą. Dzisiaj akurat była ta jedna z tych ciężkich nocy. Księżyc się rozgościł i
jeszcze ci nie powiedziałam. Wszystkich słów miłości jeszcze z tobą. Dobranoc, siostrze. Dobranoc, śpij malutko. Jeszcze z tobą nie zdążyłam na najdalsze gwiazdy, jeszcze ci nie wymyśliłam najpiękniejszej nazwy. Po co mi to wszystko? Po co ten dom, ta praca? Już nie mam siły żyć. Nie mam do tego wszystkiego siły. Tato, dlaczego mnie zostawiłaś? Powtarzałeś, że jestem twoją księżniczką. A jeszcze wkrótce te święta. Ale co to będą za święta? Świętuje przecież ten, kto ma rodzinę. Siadają razem do stołu, dzielą się opłatką, śpiewają kolędy. A u nas co? Jaki to dom? Jaka rodzina? Ja i mały brat. Nie, 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 ja nie chcę tego wszystkiego. Nie chcę tych świąt. Nie chcę tego przechodzić. Mam dość. Chciałbym zasnąć i obudzić się dopiero, jak skończy się ten straszny sen. Mam tego wszystkiego dość. Wiesz, że chciałem być z tobą, widzieć, jak wyjdziesz za mąż, jak będziesz miała własną rodzinę. Też bym chciał być obok, gdy będzie dorastał Wojtek, ale Pan Bóg miał inne plany. Teraz tylko chcę cię prosić, żebyście się modlili za mnie, a ja będę was wspierał z góry. Musisz być silna. Masz brata, który potrzebuje opieki i miłości. Jemu też nie jest łatwo. I pamiętaj, ja bardzo was kochałem i kocham. I chcę widzieć, jak spełniacie swoje marzenia i że jesteście szczęśliwi. Pamiętaj, zawsze będę obok. Wojtuś, Wojtuś, chodź tu prędko! Wiki, co się stało? Dlaczego krzyczysz w środku nocy? Wojtuś, przyśnij mi się tato. Stał tutaj i rozmawiał ze mną. Fajnie, a co ci powiedział? Że bardzo nas kocha i że chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale ja i tak mówiłem. On to? Bo za życia ciągle to powtarzał. Och, Braciszku, muszę cię przeprosić. Byłam dla ciebie strasznie niedobra. Byłam wpatrzona tylko w swój ból. Nie zwracałam uwagi na to, że przecież ty też cierpisz. Ale się nie gniewam się. Wiem, że dorośli czasem tak mają. Mój ty skarpeczku kochany. A ty mój. Wiesz co, Wojtuś? Niedługo święto. Jutro pojedziemy na targ do Łęża i kupimy nam ładną choinkę. Super! Miałam taką nadzieję. Cóż to za święta bez choinki? A na Wigilię zaprosimy do nas, wiesz, panią Danusię, sąsiadkę. Jest samotna, na pewno się ucieszy. Chodźmy.
Martwiłam się o to, czy dotrzemy do Betlejem. Gdzie? Jak będę rodziła? A tu Pan Bóg, okazuje się, wszystko zaplanował. On nas chronił i doprowadził do tej właśnie stajenki. Przyznam szczerze, że nie tak o sobie wszystko wyobrażałem. Chciałem znaleźć Ci, Maryjko, w gronie już pięknym, czystym pokoju, bo zasługujesz na coś najlepszego, ale... Józefie, wszystko dobrze. Po co mi piękne pokoje? Czuję się i tu szczęśliwą. Ty jesteś przy mnie, Jezusek nam się urodził. Dla szczęśliwych kraj może być i w namiocie. No widocznie, taka jest wola naszego Ojca Niebieskiego. Popatrz na dzieciątko. On się uśmiecha. Więc cieszmy się i radujmy się z nim. Jako pierwszy zleciałem pokłonić się nowonarodzonemu Mesjaszowi i zaśpiewać mu radosne gloria. Jest radosną niosłowa, aniołowie z Betlejem. Narodził się dzisiaj tam, śpiewajmy go. Nie leży na ręki, starej szopie Betleje. Nie ma na nim sukienki, śpiewaj mu gloria. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tak. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tak. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tam. Świat maleńka dziecina, pokój ludziom na ziemi. Przy nim święta rodzina, śpiewaj mu gloria. Do Betlejem pójdziemy, dary Panu złożymy. Dzieciem chronimy, śpiewając gloria. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tam. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tam. Gloria, 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 gloria. Narodził się dzisiaj tam. Gloria, 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 gloria. Nawet aniołowie śpiewają małemu Jezusowi. Zaprawdę to dziecię jest synem Najwyższego. Każdy myśli, co dać dziecku, kiedy się rozbudzi. Ja na przykład mieszę miodzik, żebyś miał słodko w buzi.
Ja na flecie na fujarce zagram kolędę i obiecam, że w nagrodę zawsze grzeczny będę. A ode mnie przyjmij, Jezu, garść pysznych orzeszków. Jak już ząbki ci urosną, zjesz je na tróweczkę. Kartofelki i cebulka i marchewki z... Dziękujemy wam, mili pasterze, za to, że przybyliście i za te skromne, ale najpiękniejsze dary, bo przynieśliście Jezusowi wszystko to, co mieliście najcenniejszego. Trzej królowie pod gwiazdą szli, przemierzali noce i dni, niosąc dary pełni wiary, aż do stajenki drzwi. Wielki od nas pokłon dla jakiejśmy świętej rodziny. Wreszcie znaleźliśmy to miejsce, chociaż przyznam, nie było łatwo. Dziękuję w imieniu nowonarodzonego. Dzięki waszemu przybyciu i nasza radość jest jeszcze większa. A kimże wy jesteście, zacni panowie? I skąd przybywacie? Jesteśmy naukowcami z Dalekiego Wschodu. W naszych badaniach natrafiliśmy na dziwne zjawisko, które zaczęliśmy śledzić. I oto aż tu nas niezwykła gwiazda doprowadziła. Jesteśmy ludźmi zamożnymi, a to taka prostota i bieda. Chcielibyśmy pomóc, podzielić się, zwłaszcza, że widzimy, że to nie gwiazda jest najcenniejsza, lecz ten, do którego ona prowadzi. Bracia, towarzysze, co moglibyśmy złożyć w takiej chwili? Miejmy glora stać, aby podarować złoto. Wyczuwamy bowiem, że w nowonarodzonym i godność królewska. Ja, Baltazar, chcę pozostawić dużo kadzidła. W moim kraju przynależy ono bogom. Ja zwę się Kasper. Każdemu prawie człowiekowi przydatna jest mirra, stosowana przy napadach bólu. Nie wiem czemu lękam się tej myśli, ale jakby odczuwam, że w życiu tego maleńkiego na razie człowieka będzie ona potrzebna w dniu cierpienia. Nie wszystko rozumiem z tego, co powiadacie. W naszej religii tak wielu rzeczy dowiadujemy się od proroków. Może i w tej właśnie chwili nasi gości wygłaszają nowe proroctwa. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. Kyrie eleison. I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli. I dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas o swobodzie, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak pękają, cuda, cuda. Wielbi dusza moja Pana za wielkie dzieło, jakie uczynił nam Wszechmogący. Posłał na świat swego Syna Jednorodzonego i nie pogardził nawet ubogą stajenką. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Więc cieszmy się i psalmy śpiewajmy Panu. Się spełniło, prorok rację miał, że zwycięży miłość, gdy się narodzi Pan. Kłamstwo nie wytrzyma, zło ustąpi stąd. Człowiek poda wrogom swym przebaczenia dłoń. Cały świat zamilknie dziś, zamilknie przed dzieciną wraz. Bo jak śmierć potężna jest miłość, gdy zwyciężyć.
zwycięża w nas. Niech cały świat zamilknie dziś, zamilknie dziecinną raz. Bo jak śmierć, potężna jest miłość, gdy stworzył Bóg, ale wszystko stracił w mig, gdy zaciągnął łuk. Ale tak nie mogło być na wieki w nas, żeby grzech panował, więc jest zbawienia czas. Niech cały świat możliwa jest czy nie, tak w nocy pytasz mnie.